Dzień dobry, to Tomek Golonko, portal na temat.pl. Dziś pytamy przechodniów o zatrzymanie przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Bardzo dobrze, że ich zamknęli. Jestem oburzona, że zostali po prostu uwięzieni. Popełnili przestępstwo, bardzo dobrze, że ich zamknęli. No moim zdaniem dobrze, słusznie, naprawdę słusznie. No jak oszukiwali, robili takie rzeczy, to trzeba odpowiedzieć za to. Uważam, że dobrze, że tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że został skazany prawomocnym wyrokiem jako winny i powinien odbyć swoją karę, jak każdy obywatel. To są ludzie niewinni, którzy walczyli z korporacją, z korupcją, proszę pana, i nagle bezprawnie uniewinnieni przez prezydenta. Co się dzieje w tym kraju? Jeżeli są niewinni, to dlaczego ich zatrzymali? Jeżeli chodzi o Kamińskiego, podejrzewam, że ma tam coś na sumieniu, ale Wójcik jest na pewno niewinny. Na pewno. Szczerze, że akurat jednego pana i drugiego dawno powinno być zatrzymać. Tak. A to jest moje zdanie. Oczywiście są dwie. Polska jest połączona, podzielona na dwie rzeczy. No dokładnie. Każdy ma swoją jakby tą. Prawo łaski to prawo łaski. No, trochę Duda się pośpieszył z tym prawem łaski, ale prawo łaski to prawo łaski, no. Czyli nie powinni być zatrzymywani przez policję? No moim zdaniem nie. Prezydent ma to swoją prerogatywę do tego, żeby ułaskawić ich. Ja nie twierdzę, że jej nie ma, bo ma. Ale może jakby teraz może z niej skorzystać. Pewnie było, nie byłoby takiego zamieszania. Od prawnika słyszałam, że to jest niezgodna z konstytucją decyzja prezydenta. Ponieważ sąd nie jest konstytucyjnie wybrane, więc nie mieli prawa zadecydować w ten sposób, więc tak naprawdę decyzja prezydenta o ułaskawieniu jest nieważna. Nie ma czegoś takiego, że teraz będę prosił o ułaskawienie prezydenta. Nie ma czegoś takiego. Już jeden ułaskawił. Pan Lech W. Ułaskawiał tam w dawnych czasach. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli jestem osobą niewinną, to idę tak restrykcyjnie. Jedni twierdzą, że są więźniami politycznymi, a drudzy, że zwykłymi obywatelami. Wydaje mi się, że więźniami politycznymi to są na Białorusi i w Rosji. Dla mnie to jest więzień polityczny. Dlaczego? Dlatego, że to jest robione poprzez nowy rząd, chociaż ja żadnego rządu nie lubię. I naprawdę ci ludzie pójdą siedzieć tylko dla przykładu. Jeden sąd tak, drugi sąd tak. Co się dzieje w tej Polsce? Co się dzieje? Sędziowie nie są sędziami. Bezprawie jest w tej chwili, po prostu jest bezprawie. Faktycznie jest okropny bałagan. Jestem ciekawa, jak faktycznie z tego wyjdą. Bo tutaj nie ma w tym momencie dobrej decyzji. Co by nie zrobili, to ludzie będą po części niezadowoleni.